Pierwszy, będący w pełnej produkcji, rocznik Ortów Zygmunta III Wazy, rocznik 1609. Bardzo rzadki rocznik, w zasadzie jeden z najrzadszych, po roczniku 1610. Moneta pożądana praktycznie w każdym stanie zachowania. Tu proszę Państwa mamy egzemplarz w fantastycznej kondycji. Nie jest to może moneta tak spektakularna jak moneta z naszej poprzedniej aukcji, gdzie mieliśmy monetę z notą MS64, ale która skończyła się ceną końcową z opłatą aukcyjną prawie 60 tysięcy złotych. To był najdroższy ort Zygmunta czyli jego wazy sprzedany w historii notowań aukcyjnych w Polsce. Proszę Państwa Niemniej tutaj mamy monetę, która i tak odstaje od tego, co było dotychczas, od takiej średniej, która była dotychczas oferowana na aukcjach w Polsce. Piękny egzemplarz, proszę spojrzeć, lustro mennicze jest na całej powierzchni, detal jest dobrze zarysowany. Moneta otrzymała ocenę od NGC MS60. Według nas ta ocena jest troszeczkę nie do końca zrozumiała. Aczkolwiek tutaj 61 jak najbardziej byłoby stosowne, ale to nie zmienia faktu, że mamy do czynienia z bardzo ładnym egzemplarzem, z pełnym lustrem menniczym. Rewers jest zdecydowanie lepsza, ale to jest już typowa cecha ortów z wazy, że ta strona z herbem jest zdecydowanie lepiej zachowana. No tutaj mamy monetę już bezdyskusyjnie w stanie pełnym pierwszym, także piękna sztuka ze znakomitym połyskiem, bardzo rzadkiego rocznika. Także tutaj polecamy Państwa o bo moneta tej klasy owszem, mamy prawo serii, czyli egzemplarz MS64 wyciągnął na naszą aukcję MS60, ale te serie prędzej czy później się kończą. Także zachęcamy do licytacji, bo w przypadku e, kolekcjonowania ortów z igmutarcie wazy, ten rocznik stanowi już duże wyzwanie, a są to MS. Jest omeletą niezwykle rzadką i pożądaną.